Siedziba Sądu Rejonowego ma 15 sal rozpraw, pokój zatrzymań i specjalną salę przeznaczoną do przesłuchań niebezpiecznych osób, która odgrodzona jest pancernym szkłem. Nowinek jest jednak znacznie więcej. Wszystkie sale rozpraw będą klimatyzowane, co przy zmieniającym się nieuchronnie klimacie i przy występujących upałach, a jednocześnie stroju służbowym sędziego, czyli toga, łańcuch, no to są elementy, które sędziów bardzo cieszą i też cieszą strony postępowania, bo niekiedy na tych niedużych salach rozpraw i w tym budynku, i w pozostałych budynkach pozbawionych klimatyzacji, no ciężko było prowadzić postępowanie i niekiedy proces się sprowadza do tego, żeby przetrwać, a nie po to, żeby wyjaśnić sprawę. Oba budynki sądu połączone są korytarzem. Wyposażono je też w obszerne archiwum oraz podziemny parking. Zastosowano również system elektronicznych i szyfrowych zamków. Największa sala rozpraw ma też wygłuszenie i system nagłośnienia, upodobniający ją do profesjonalnego studia nagraniowego. Panele akustyczne służą temu, żeby była lepsza akustyka. Wiadomo, na sali rozpraw w małych salach nie ma nagłośnienia, bo są nagłośnienia tylko w salach powyżej 50 metrów zgodnie z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast pozwala to na zupełnie spokojne nagrywanie przyszłościowe do tego, żeby nie było protokołów ręcznych. Przenosiny Sądu Okręgowego do nowej siedziby będą trwać co najmniej do końca miesiąca.